Zapytam o samopoczucie i ogólne nastawienie przed jutrzejszą imprezą. Jak pan odbiera Orlen Cup 2017 dzień przed? No, już powoli czuć to napięcie. Czuć już to, że tutaj za chwileczkę w Łódzkiej Atlas Arenie zacznie się szybkie bieganie, dalekie pchnięcia, wysokie skoki, bo na to bardzo, bardzo liczymy. Dobre, szybkie biegi również przez płotki. A napięcie, no cóż, stres jest, to na pewno. Przy tego typu przedsięwzięciu niezwykle szeroko organizowanemu, bardzo, bardzo jest dużo takich zmiennych różnych rzeczy, które trzeba dopilnować, no jest to duży stres. I niestety mamy dwie kontuzje. Natychmiast musieliśmy tych zawodników zastąpić kolejnymi, którzy chcieliby wystartować, a jednocześnie spełnialiby warunki tego, żeby prezentować poziom, który no, jest godny zaprezentowania na tego typu zawodach, bo przypomnę, to jest meeting jeden z kilku naprawdę wiodących w Europie. Tutaj rzeczywiście zawodniczki i zawodnicy muszą prezentować naprawdę bardzo wysoki poziom, także stresik jest, ale jak na czymś zależy i chce się, żeby dobrze wypadło, to ten stresik musi być. No, czy pana zdaniem udało się te właśnie luki w obsadzie załatać na tyle, żeby ten poziom udało się tak utrzymać? Udało się zaprosić Inike McPherson, to jest ósma zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio w skoku z wyż. Ona będzie rywalizowała z Kamilą Liczwinko. Udało się również Jana Kudliczkę zaprosić. To jest, przypomnę, brązowy medalista halowych mistrzostw świata, bardzo wysoko skaczący Czech, obecnie piąty wynik na świecie w tym sezonie halowym. No i będzie jakoś próbował rywalizować z Piotrkiem Liskiem, ale ja mam nadzieję, że będzie stanowił dla niego tło, ponieważ Piotr jest w doskonałej dyspozycji. Liczymy, że to Polacy będą głównymi gwiazdami tego wieczoru. No to już jest rzeczywiście od 2-3 lat tradycją, że to właśnie nasi zawodnicy i zawodniczki są tymi, którzy dyktują warunki na światowych arenach lekkoatletycznych. Wspomniany przeze mnie Piotr Lisek, proszę sobie wyobrazić, wyprzedza 14 cm w tym sezonie, skacząc 6 metrów, nie byle kogo, bo mistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro, czyli Tiago Braza, który skoczył w tym roku 5,86, to też jest świetnym wynikiem. Jeszcze zapytam tak bardziej osobiście, czy dla pana to, że taki meeting odbywa się właśnie w Łodzi, ma jakieś szczególne znaczenie? No fantastyczne. Zawsze chciałem, żeby tutaj odbywały się w moim mieście takie spektakularne wydarzenia. Świetnie, że udało się namówić właśnie nasze miasto, panią prezydent Hannę Zdanowską, że ten pomysł wspiera, bo to jest odważna decyzja i rzeczywiście już trzeci raz w Łódzkiej Atlas Arenie te zawody się odbywają. Jest szansa na kontynuację współpracy w kolejnych latach, aby takie imprezy dalej odbywały się właśnie w Łodzi? Bardzo bym chciał. Właśnie kończymy pewien etap pierwszych 3 lat umowy z naszym miastem. No i mam nadzieję, że zarówno sponsor tytularny, pozostali partnerzy, jak i nasze miasto, moje miasto będzie również zainteresowane tym, aby to wydarzenie było kontynuowane. Także myślę, że czekają nas rozmowy, ale chyba trzeba być dobrej myśli, bo to naprawdę bardzo ciekawa, fajna impreza dla Łodzi, taki wyróżnik w sezonie halowym. Jeszcze na koniec zapytam o spodziewaną frekwencję. Czy zainteresowanie wśród łodzian jest spore takim wydarzeniem? Tak, potwierdzam to. Spodziewamy się jutro no przynajmniej 7 tysięcy, około 7 tysięcy kibiców lekkiej atletyki. Zainteresowanie spore, dużo młodzieży szkolnej, także wyczuwamy to, że może być naprawdę arena jutro zapełniona, no niemalże do ostatniego miejsca, także bądźmy dobrej myśli, kibicujmy i miejmy nadzieję, że będzie również sporo ciekawych, fajnych pojedynków i rezultatów.